Przed nami najważniejsze święta w roku. W sobotę 21 stycznia Dzień Babci, a w niedzielę 22 stycznia Dzień Dziadka, czyli najukochańszych osób na świecie. Kto lepiej gotuje, lepiej opowiada czy zrozumie, jeśli nie dziadkowie? O ich nieocenionej roli i niebywałym znaczeniu rozmawialiśmy z uczniami szkoły podstawowej nr 6 w Suwałkach. Ja z moją babcią lubię gotować. Z dziadkiem lubię... Mój brat lubił łowić ryby z moim dziadkiem, a ja z moim dziadkiem lubię spędzać czas. Planuję odwiedzić babcię i dziadka, planuję zostać u nich na 2 dni i o tak. Miła, fajna, zabawna. Jak przychodzę, to na przykład gotuję obiad, najlepiej gotuję rosół. Mam 2 babcie i 1 dziadka. Z dzieckiem zawsze lubiłam iść do królików i się nimi opiekować, a z babcią lubiłam zawsze chodzić na grzyby. Dużo ma królików i zawsze czasami mówi, że bym dała na przykład marchewkę. Kiedyś mi dawała ciasteczka i też gotuje dobre jedzenie. A jakieś porady ci dają? Na przykład, że słuchaj, ty rób tak, albo słuchaj, tego nie rób tak, albo pytają o ceny. Jak to jest? Czasami. I jak to wygląda, co pytają? No, czasami, jeżeli długo nie byłam u mojej babci, to zawsze się pyta, czy mam dobre oceny i czy dobrze się czuję w szkole. Jedna ciągle robi mi gofry, a druga, kiedy przychodzę, no to do mnie się przytulam i tak fajnie to, tak fajnie jak się przytulę, takie fajne uczucie jest, że porad nie dają, ale mówią na pewno, że bardzo mocno mnie kochają. Wnuczęta już planują, co przygotują swoim babciom i dziadkom. Będą odwiedziny, laurki, podziękowania. Moja mama powiedziała, że może pojedziemy tam do mojego dziadka. Coś, nie wiem, narysujesz, przygotujesz, coś zrobisz? Zrobię laurki i jeszcze coś kupię. Dla babci kupię za moje pieniądze, dla jednej kupię kwiatka, a dla drugiej jeszcze nie wiem, a dla dziadków to pewnie pojadę na cmentarz i się pomodlę. Coś zaplanowałeś, coś wymyśliłeś, coś fajnego może? Do jednej babci do 3 dni i do drugiej 3 dni. Niektórzy dziadkowie na wizytę wnucząt będą musieli jeszcze trochę poczekać. Tak będzie w przypadku chociażby dziadków Diany z ukraińskiego Zaporoża. Dziewczynka nie widziała ich od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Może do nich jedynie zadzwonić. 2 dziadka i 2 babcie. Gdzie są teraz? W Zaporoże. Masz kontakt z nimi? Dzwonić? Tak. Jak to wygląda? Ja mówię babcie, że ja jej bardzo lubię i... chcę do niej się wrócić. Babcią ja malowałam ta piekła pierogi. A jeszcze z dziadkiem ja lepiła z plastelinu i też malowałam. To jak długo nie widziałaś dziadka i babci? 10 miesiąców. Co im powiesz, kiedy wrócisz? Ja was bardzo lubię, ja tak chciała do was. Będziesz opowiadała o tym, jak to było? Tak. Dziewczynka ma nadzieję, że szybko wróci do domu. Jak mówi, tęskni za dziadkami i spędzanym z nimi czasem.